Dawid. Bardzo, bardzo wypalający. Mietła Dawid. A Mietła Dawid. Wracamy na koncert centralny. Spotkanie pomiędzy Tadeuszem Siwikiem i Maciejem Stadnik. Grupa 45+. W ogóle to nie oznacza, że będzie wolniej, słabiej. Zdecydowanie będziemy mogli zaobserwować bardzo fajną, wyrównaną grę. Zwłaszcza po stronie Macieja Stadnika, który naprawdę potrafi przyspieszyć i zaskoczyć oponenta. Kolejna solidna wymiana. Niestety Tadeusz Siwik wyrzuca piłkę i kolejny punkt po stronie Stadnika. Parabolna, która chciałaby zagrać. Chwila konsternacji, musieliśmy ustalić tożsamość zawodników w kolorze czerwonym, w barwach Polskiej Ligi Tenisa. Oczywiście popieramy, wspieramy. Tak powinien wyglądać zawodnik na korcie. Tadeusz Siwik. Pierwszy zakończony game. Chwila przerwy. Pierwszy gem dla Tadeusza Siwika. Zmiana stron. Tadeusz przeciera linię. No zobaczymy, jak będzie wyglądało, jak będzie toczyło dalej się to spotkanie. Podanie obecnie Maciej Stadnik. Muszę przyznać, że to spotkanie będzie bardzo interesujące. Widzimy tutaj solidne wymiany pomiędzy panami.
długie przygotowanie do pierwszego serwisu Macieja. No i tu widać doświadczenie pana Tadeusza. Mocno przed backhand, jak przed wojną. Także widzi, że tam są punkty. Zobaczymy, na jak długo i czy rzeczywiście będą dalej przynosić w dalszej części spotkania. Drugie podanie Macieja. Tym razem troszeczkę inaczej zaskoczył zawodnika przez forehand dość krótko i Maciej nie doszedł do piłki. I kolejny punkt pewny po stronie Tadeusza. Drugie podanie niestety nieudane. Podwójny błąd. I mamy drugiego gema dla Tadeusza. Więc mamy wynik. No. Bardzo szybka decyzja o kontynuowaniu następnego gema. Szybki serwis, pierwszy pewny. Widać tutaj pewność po stronie Tadeusza. Emocje rzeczywiście pod kontrolą. To widać i rzeczywiście te uderzenia są pewne, długie i zgodnie z oczekiwaniami. A tu niestety zauważyliśmy, że ten pierwszy serwis nie do końca wyszedł Tadeuszowi. No zobaczymy jak to będzie się rozwijać. Wiadomo, że jak się wygrywa wysoko, to jest łatwo. Głowa wtedy czysta. Te punkty przychodzą jeden za drugim. A kiedy pojawia się chwila zwątpienia, to rzeczywiście wtedy ten zawodnik musi pokazać, czy potrafi poradzić sobie z emocjami, z głową, z samym sobą. Chwila dyskusji. Tadeusz wskazuje na out. Jeszcze sprawdzimy to na naszej powtórce. Nie powinno być wątpliwości. Piłka outowa. Tadeusz też wskazuje wyraźny out. Mamy 30-15. Kolejny błąd Macieja. Także 40-15 mamy w gemie. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Ale to już jest potężna przewaga po stronie Tadeusza, ale piłkę wyrzuca, punkt dla Macieja, 40-30, więc jeszcze ma jedną szansę, by spróbować wyrównać stan w tym gemie i doprowadzić do złotej piłki. Kolejny błąd. Przerwie. Chwila dyskusji. Każdy chce robić wywiad. Ale jak to mówią, do tanga trzeba dwojga. Jeden chce, drugi nie. I wywiadu nie ma. Także musimy jeszcze chwilę poczekać. A tymczasem na korcie prowadzenie Tadeusza już bardzo wyraźne, bo w pierwszym secie mamy 3-0.
Jest to potężna zaliczka, by ten pierwszy set wygrać. A w międzyczasie widzimy, że pogoda dalej nam sprzyja. Choć jest bardzo, bardzo, bardzo zimno. Kolega patrzy właśnie na niego, siedzi w rękawiczkach zimowych. No, rano nie było sympatycznie. Mieliśmy 9 stopni, teraz może jest około 12, słońca nie ma. Także rzeczywiście ta aura nie do końca nam sprzyja. A z drugiej strony, jakby popatrzeć, to nie pada, tak? A w tenisie rzeczywiście najważniejszy jest brak opadów. I możemy kontynuować nasze zawody na sześciu kortach, bo dzisiaj ośrodek mamy do swojej dyspozycji. Gra tylko Polska Liga Tenisa. Wszystkie korty zajęte, wszystko zgodnie z planem, także organizacyjnie bardzo, bardzo dobrze to wygląda i wygląda na to, że skończymy te nasze spotkania zgodnie z harmonogramem. Wracamy już na kort numer 2. A będzie podawał piłkę Maciej Stadnik. Żeby utrzymać się dalej w grze, musi wygrać, ma swoje podanie, więc powinien to być atut. Choć w tenisie amatorskim różnie to bywa. Także zobaczymy, jak sytuacja się będzie rozwijała. Natomiast no, trzeba tu pochwalić pana Tadeusza. Bardzo, bardzo solidne ataki. Bez wstrzymywania ręki. Zimna głowa. I kolejny punkt po stronie Tadeusza. Jest coraz bliżej, by ten pierwszy set wylądował do jego koszyka. Drugie podanie niestety nieudane. Ewidentnie Maciej Stadnik ma problemy. Musi z nich szybko wyjść, żeby jeszcze mógł pomyśleć o nawiązaniu walki z Tadeuszem. No zobaczymy, dopóki piłka w grze, różnie ta sytuacja może wyglądać, różnie się może rozwijać. Trzymamy też kciuki. Trzymamy kciuki za Macieja, żeby do tego meczu powrócił i nawiązał walkę. No, z faworytem zdecydowanie Tadeuszem, który nam się tu prezentuje bardzo, bardzo dobrze od pierwszych piłek. Ma też bardzo dużo szczęścia, tak jak w tej sytuacji. Uderza w net, piłka przychodzi na drugą stronę i kolejny punkt. Trzeba to przyznać, serwis Macieja jest za lekki. Nie sprawia to problemów Tadeuszowi, a widać zdecydowany atak do siatki, do przodu, przy siatce. Pełen spokój i obserwujemy piękną akcję, piękne wykończenie i zakończenie pierwszego seta. 4-0, gładko, rowerek. Zobaczymy, czy Maciej jeszcze powróci w tym spotkaniu. Na pewno musi zmienić nastawienie, sposób gry, bo Tadeusz rzeczywiście tu pokazuje bardzo mocny tenis, solidny. Widać ogromne doświadczenie po stronie zawodnika.
45 plus, ale jaka forma? Dwie minuty i panowie wracają na korty bardzo szybko. Wracają do gry. Maciej chwilowo przyjmuje inicjatywę, zdobywa punkt. No zobaczymy, jak będzie sytuacja się rozwijała. Możliwe, że przemyślał. Może jakaś taktyka się pojawiła, żeby zagrozić Tadeuszowi. Będzie trudno, będzie bardzo trudno, bo widać, że Tadeusz jest bardzo doświadczonym, solidnym graczem i na pewno bardzo szybko zobaczył, gdzie te punkty i w którym miejscu może zdobywać. Ale jak to w tenisie, a zwłaszcza w tenisie amatorskim, różnie może być, chwila nieuwagi. I zupełnie ten mecz może się potoczyć po innej myśli. Widzimy Tadeusz, drugi serwis, bardzo delikatny, spokojny. Wprowadzić do gry, byleby nie robić błędu. Zobaczymy, czy to wystarczy, by utrzymywać swoje prowadzenie. Bardzo mocny serwis. Bardzo mocny serwis. Widzimy naszego jubilata. Serdecznie witamy. Oczywiście nas nie słyszy, ale niedługo tutaj do nas dołączy i na pewno nie jeden mecz jeszcze dla was skomentujemy. Bo nie ukrywam, że w parze z panem Pawełkiem zawsze jest ciekawie. Wróćmy na kort. Wracamy na kort. Wracamy na kort. Maciej wygrywa pierwszego gema. Przełamuje Tadeusza, także zobaczymy, jak sytuacja się będzie dalej rozwijała. Ma swoje podanie, także powinien mieć. Powinno być. Powinien atut być po jego stronie.
Także zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. Natomiast Tadeusz pewnie przemyślał, że ten pierwszy gen stracił niepotrzebnie. Będzie próbować odzyskać jeszcze nie prowadzenie, ale przynajmniej wyrównać stan w secie. A tymczasem Maciej pewny serwis, mocny, duża rotacja, odetchnął teraz, także bardzo możliwe, że to będzie jakiś pozytywny punkt zwrotny w tym meczu i powróci do walki, bo rzeczywiście ma do tego predyspozycję. Kolejny solidny pierwszy serwis, zobaczymy, czy utrzyma przewagę w tej wymianie. Tadeusz konsekwentnie na stronę backhandową. Nie zmienia rytmu. Liczy, że tam będą punkty. Poszedł do siatki. Piękny smecz. Brawo. Brawo Tadeusz. Brawo za tę wymianę. Za wytrzymanie. To jakiś delikatny coaching pojawia się ze strony Łukasza. Zobaczymy, czy pomoże. Drugie podanie. Tadeusz konsekwentnie szuka punktów po stronie backhandowej i poszedł do siatki, jak to bywało wcześniej, ale niestety było to niewystarczające. Popełni błąd i kolejny punkt po stronie pana Macieja, także zobaczymy, robi się naprawdę ciekawie. Jeżeli udałoby mu się zdobyć kolejnego gema, to naprawdę to już jest solidna zaliczka, by w tym secie próbować wygrać i doprowadzić do super tiebreaka. Niestety pomylił się przy pierwszym serwisie. Zobaczymy, jak drugi będzie wyglądać. Spokojnie, Tadeusz. Mamy gema. Zaskoczył Maciej, zdobywa punkt. Ależ mocny serwis, patrzę na kort numer 3. Tu chyba też panowie 45+. Jest moc, ale to może następnym razem. Zobaczymy, co zrobi Tadeusz, drugie podanie. Spokojny return w środek kortu. Co za wymiana. Naprawdę bardzo długa, na pewno męcząca. Ale też pokazuje, że panowie prezentują solidny tenis.
Drugie podanie Tadeusza. Niestety return się nie udaje. I kolejny punkt. Kolejny punkt dla Tadeusza. Coraz mniej tych pierwszych serwisów wychodzi Tadeuszowi. Drugie podanie zdecydowanie lżejsze. I Maciej ma tutaj sporo swobody, by zdobyć punkty, natomiast się nie udaje. I Tadeusz zdobywa kolejny punkt, kolejnego gema. I mamy 2-1 w secie. Na ten moment niestety Maciej przegrywa 1-2, ale ma swoje podanie, także powinno to wyglądać trochę lepiej. No zobaczymy, pierwsze punkty dla Macieja. 15-0. Cieplej się robi. Powiem ci, że przez chwilę, jak tak rano wyszło słoneczko, to się zrobiło gorąco. No, masz rację. Masz rację, było cieplej rano. O 8 rano było najcieplej, bo było słońce. Potem słońce zaszło. I było naprawdę nieprzyjemnie. Natomiast teraz, mimo że słońce nie chce jeszcze do nas zawitać, to robi się delikatnie cieplej i zobaczymy na jak długo. Wracamy na kort, podanie Macieja. Chwila oddechu Macieja. Pomogło. Pierwszy serwis w korcie.
Ale niestety nie udało się przebić kolejnej piłki. I kolejny punkt po stronie Tadeusza. I po raz kolejny dużo szczęścia. Maciej załamany. Nie dziwię mu się. Tadeusz się tłumaczy. Trochę nie jego winy. No ale niestety to była piłka decydująca w gemie i mamy stan 3-1 dla Tadeusza i ma swoje podanie. Także jest coraz bliżej wygrania tego spotkania. Teraz się nie udało. Wyrzuca piłkę. Out. Wyrzuca piłkę Tadeusz. Ktoś tu się dobiera do naszego sprzętu. To drogie rzeczy są. Czy chciałbyś przeprowadzić wywiad ze swoim synem? Dobrze, że nie pić. O, taki żarcik. Wróćmy na kort. Chwila nieporozumienia. Próbuję policzyć punkty. A panowie się dogadali, kontynuujemy grę. Szkoda, szkoda. Piłka w pół kortu. Można było zaatakować, pójść do przodu. Niestety nie udało się. I mamy kolejny punkt. Dla Tadeusza. Długa wymiana po stronie panów. Tadeusz próbował przejąć inicjatywę uderzeniem przez stronę backhandową, natomiast Maciej nie dał się zaskoczyć. Teraz próbuje zmienić kierunek. Niestety piłkę wyrzuca w aut. I punkt dla pana Macieja. Drugie podanie. Spokojnie wprowadza piłkę w kort. Wystarczyło to, by przetrwać, ale niestety popełnia błąd piłka w pół siatki. I punkt dla pana Macieja. Piękne wyrzucenie pod końcową linię. Czy to pozwoli przejąć inicjatywę przez backhand atak
okazuje się skuteczne. I kolejny punkt dla pana Tadeusza. Konsekwentnie próbował zakończyć tę wymianę przez backhand. Niestety po raz kolejny popełnia błąd, a Maciej powoli zdobywa punkty. Przybija piątki z Łukaszem Stoltmanem i nawiązuje walkę w tym secie. Także mamy stan 3-2 jeszcze dla Tadeusza. Zobaczymy, czy będzie potrafił sobie poradzić z tą sytuacją. Dokończyć to spotkanie zwycięsko. Także mamy chwilę przerwy, uzupełnienie płynów. I zobaczymy, czy to będzie ostatni gem w tym secie. Czy sytuacja doprowadzi do tego, że Maciej wyrówna stan w secie i będziemy mieli po 3 i będziemy tiebreaka, a tam wiele może się zdarzyć. Niejednokrotnie zawodnicy mówią, że na poziomie Polskiej Ligi Tenisa tiebreak to loteria. Także wiele może się wydarzyć. I równie dobrze Maciej może jeszcze to spotkanie wyrównać i doprowadzić do super tiebreaka.
Niestety zepsuta piłka Macieja. Zepsuta piłka Macieja i mamy zakończenie spotkania. Tadeusz wygrywa. Chwila może zwątpienia, ale bardzo szybko powrócił do spotkania, do zwycięskich piłek. I to spotkanie pewnie wygrywa z Maciejem Stadnikiem. Także serdeczne gratulacje i życzymy powodzenia w dalszych spotkaniach.